witaj. Dzień dobry. Cześć. Joanna z Zasada Chorob. Anna Zasada. Anna Zasada Chorob. Siemianowicka i teraz mam kłopoty samorządowczyni? O, no właśnie, bo to teraz są te feministyczne. No to powiedz jak wolisz, bo ja nie wiem, czy... Nie, ja po prostu uważam, że jedna i druga forma jest całkiem fajna. I nie przywiązą do jedno. Jak powiem samorządowiec, to nie będzie grzechu. Absolutnie nie, to znaczy ja uważam, że to są szczegóły. Okej. Okay. Ale na pewno dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Tak, tak, województwa śląskiego. Województwa śląskiego. A także kandydat w wyborach samorządowych, tych, które już lada dzień, ale o tym za chwilę. Ja się spotykam z ludźmi z publicznego życia Śląska i Zagłębia, żeby ich namówić na wspomnienie sprzed 20 lat, dokładnie z 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, więc Ciebie też chciałem zapytać, czy pamiętasz, gdzie wtedy byłaś, co wtedy robiłaś, co myślałaś? Tak, to znaczy myślę, że to chyba każdy to bardzo przeżywał, ja osobiście również, to było ogromne takie święto, ja byłam wtedy właśnie w Siemianowicach Śląskich, spotkaliśmy się, ponieważ no właśnie od wielu, jak to mówiąc, kilkunastu lat działam tutaj w samorządzie, ale wówczas działam też w stowarzyszeniu i my się spotkaliśmy na rynku bydgoskim, no i świętowaliśmy, wyszliśmy tak i tak demonstracyjnie, tak, że jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni, że w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej. A co wy sobie wtedy myśleliście? Że co, że to po prostu tak i wszystko będzie lepiej, że to naprawdę musi się biegunowo i szybko zmienić, że przypłyną środki europejskie, że będą otwarte granice, że wreszcie będziemy oddychali pełną piersią? Będąc mieszkając na Śląsku, szczególnie w Siemianowicach i nie ukrywajmy, jest dużo Ślązaków, wiemy, że w tym czasie stanie wojennym też wiele osób wyjeżdżało po prostu do Niemiec i ta tęsknota właśnie za tym, żeby być tak jak inni, powodowała, że chcieliśmy im dorównać. I myślę, że to była właśnie ta tęsknota i ta nadzieja jednocześnie, żeby stać się częścią, żebyśmy nie musieli właśnie wyjeżdżać, tak? I żeby tak samo i taki sam wzrost gospodarczy, ale tej jakości życia nastąpił także tutaj, no właśnie na Śląsku, a zwłaszcza w Siemianowicach Śląskich. A ja innych samorządowców zaprosiłem do tego samochodu i oni mówili mi, że taki ich największy, no może nie problem, ale jednak zjawisko, z którym się musieli zmierzyć, polegało na tym, że pieniądze owszem przyszły, ale oni jako zarządzający tymi pieniędzmi nie mogli się pochwalić mieszkańcom tym, jak sprawnie zarządzają, bo większość z nich poszła pod ziemię, w kanalizację, w infrastrukturę. To były najpilniejsze sprawy do załatwienia za unijne pieniądze. Tak, no to my wiemy o tym, że cały czas gdzieś jesteśmy w pogoni, że to nie jest tak łatwo te 20, bym powiedziała, kilka lat bycia jednak w innym systemie przeskoczyć. W związku z tym dużo rzeczy zostało takich właśnie zrobionych. Ja zawsze mówię taką trochę politykę wstążeczki, że my musimy drogi i cały czas te drogi są w kiepskim stanie, no chociażby właśnie chodniki. Dopiero teraz pojawiły się przecież w naszych miastach te ścieżki rowerowe, ale właśnie kanalizacja, deszczówka. No tak po gospodarsku to, co jest najpilniejsze, a najpilniejsze są rzeczy, których najczęściej po prostu nie widać gołym okiem. No dobrze, a my, siemianowiczanie, jak się ludzie zmienili? Mentalnie, psychicznie, obyciowo, czy coś tu się zmieniło? Zdecydowanie jest... Pytam jako człowieka odpowiedzialnego za politykę społeczną. Tak, zdecydowanie wiemy o tym, że to się zmieniło w ogóle w Europie i także w Siemianowicach i w ogóle w całym naszym województwie, że my się starzejemy, a jako województwo najszybciej, no bo tych osób powyżej 60+, to już jest prawie 25%. No i nikt się nie spodziewał, tak, że wszystkie programy rządowe, rodzinne i tak dalej, no nie przysparzają tego najważniejszego, czyli tego przyrostu naturalnego. I pamiętam Siemianowice, jeszcze z czasów młodości, które miało prawie 100 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj ma 60 tysięcy. I mimo, że budujemy i dookoła widać deweloperów i powstawają nowe tak osiedla, to jednak tych mieszkańców nam nie przybywa. I to jest chyba takim największym dzisiaj problemem naszego w ogóle metropolii na tle właśnie w ogóle Polski, bo tam ta średnia też jest wysoka, ale wynosi 22%. Więc zawsze takie jest dla mnie dzisiaj pytanie, jako też polityka społeczna, ale właśnie w Siemianowicach, co zrobić, żeby zatrzymać młodzież? Bo te dane demograficzne
no, są przerażające. Dzisiaj młodzi ludzie, mimo że mamy ponad 40 uczelni w naszym województwie, jednak wybierają Kraków, Warszawę, Wrocław, Poznań, na ostatnio oczywiście modną Gdynię. Ale z drugiej strony, i to też się mianowiczankę o to zapytam, podaj mi jeden powód, dla którego młodzi ludzie mieliby tu chcieć zamieszkać. Chociażby dlatego, że jesteśmy bardzo blisko centrum Katowic. To zamieszkają w Katowicach. Ale tutaj jest milej, przyjemniej. Mamy 4 parki. To jest najbardziej zielone miasto w aglomeracji. Dlatego, że to jest wygodnie. Dlatego, że możemy stworzyć warunki, no właśnie do spędzania wolnego czasu, miło, przyjemnie. Ale to trzeba zainwestować oczywiście w żłobki, w przedszkola, w tą infrastrukturę taką, która pozwoli młodym ludziom tutaj właśnie, jak to mówiąc, spędzać miło i przyjemnie ten czas. W Unii Europejskiej, w funduszach europejskich są pieniądze, z których ty zawodowo możesz skorzystać jako osoba odpowiedzialna za, no, za te kwestie społeczne? No ja mam to szczęście, że akurat miałam taką możliwość aplikowania o 5 dużych projektów. To są projekty na ponad 200 milionów złotych. Więc teraz ostatnio udało mi się w końcu pozyskać też Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej duży projekt 40-milionowy. No i tutaj zaskoczenie, ponieważ też przekonałam chyba jako jedyny regionalny ośrodek polityki społecznej w Polsce do tego, że warto wprowadzać innowacje, taką nietypową, ponieważ ja zawsze uważam, że wszystko powinno być wielosektorowe, ale też między sektorami poszczególnych ministerstw. I zwróciłam się tutaj do pana dyrektora Mariusza Nowaka właśnie w Oparzeniówce, czyli w CLO, że może zróbmy coś dla mieszkańca bezpośrednio, zwłaszcza tego, który no właśnie na przykład wychodzi ze szpitala, żeby go zabezpieczyć. I ja te środki właśnie z tych pieniędzy przeznaczę na te usługi opiekuńcze, specjalistyczne, ale też właśnie chociażby na dowóz do tej hiperbarii, aby te długo gojące się rany, po prostu szybciej ta osoba mogła dojść do zdrowia. A to są tak częste przypadki, że będzie widać efekty takiego działania? Dość egzotyczny fundusz, przyznam szczerze. Tak, to niewielki, bo to jest taki eksperyment, natomiast ja patrzę zawsze na człowieka, bo tu chodzi o jakość życia. Tak jak powiedzieliśmy, oczywiście jedziemy po drodze, są chodniki, ale biorąc pod uwagę no właśnie, że my się starzejemy, to my zawsze się cieszymy, bo są uniwersytety trzeciego wieku, ale ile osób pozostaje w domach zamkniętych. Dzisiaj tym chyba też takim problemem naszych osiedli, właśnie się zbliżamy, czteropiętrowych, tam nie ma windy, więc ludzie są więźniami, tak? Tego, coraz starsi. Coraz starsi, tak, tego trzeciego, czwartego piętra. No i tutaj myślę, że istotne jest, aby z tych funduszy, bo ja mam właśnie te fundusze bardziej miękkie, na usługi sąsiedzkie, gospodarstwa opiekuńcze, mieszkania wspomagane, czyli wszystko to, co jest człowiekowi potrzebne, a z którego tak nie najchętniej korzystają właśnie samorządy. No właśnie, mamy starszych ludzi, jak mówisz, uwięzionych na trzecim, czwartym piętrze, a co z tymi młodymi? Tak, i tutaj też zaskoczenie, bo dokładnie tak, tak polityka poszła, tak, że widzą tylko, jak to mówiąc, seniorów, a przecież no właśnie są osoby z niepełnosprawnością, jest młodzież, no i z tą młodzieżą ja jako właśnie chociażby własne stowarzyszenie chętnie korzystałam na przykład ze środków norweskich po to, żeby uczyć ich obywatelskości, ale teraz w tych funduszach na przykład są środki na tworzenie tak zwanych klubów młodzieżowych, czyli w każdym mieście jest mnóstwo tych pustostanów, lokali, nie wiadomo co z tym zrobić, więc można te środki pozyskać, wyremontować, zatrudnić osobę, która poprowadzi jakieś ciekawe zajęcia, ale przede wszystkim będzie jakąś alternatywą dla młodych ludzi, że spędzą ten czas niekoniecznie przed smartfonem. I to się dzieje w Siemianowicach? Oczywiście, że się nie dzieje. Oczywiście, że się nie dzieje, dlatego że my mamy na przykład kinoteatr Tęcza, przepiękny, no ale właśnie trzeba go wyremontować, trzeba coś zrobić. Nie mamy wielu instytucji, bo tam, jeżeli chodzi o takie centrum
chociażby dla organizacji pozarządowych. Te organizacje pozarządowe niejednokrotnie no, gdzieś tam stolikowo działają, nie mają gdzie się spotykać, więc takich miejsc na pewno brakuje. Ja mam czasem takie doświadczenia, kiedy przyjeżdżają tutaj moi znajomi, niekoniecznie z bardzo odległych miejsc Polski, czasem z bliższych, ale są to po raz pierwszy i powiedzieli mi ostatnio, przejeżdżawszy przez centrum Siemianowic, wiesz co chłopie, to jest miasto lombardów i banków. A w mieście lombardów i banków widać wyraźnie, że ktoś bardzo potrzebuje pieniędzy, a potem potrzebuje ich bardzo szybko. To nie jest dobry prognostyk dla miasta. A to dziwne o tyle, że to nie jest biedne miasto. Tu jest prężna strefa ekonomiczna. Tu jest duży zakład zbrojeniowy. Ja wiem, że niewiele o nim można być może mówić, ale jednak jest. Tak. To nie jest biedne miasto. To nie jest biedne miasto, to znaczy ono jest różnorodne, bo tak jak mamy 4 dzielnice, każda jest specyficzna, natomiast zgodzę się, że jeżeli chodzi tutaj o centrum, no to ono wymaga totalnej rewitalizacji, dlatego że chociażby te lokale puste albo właśnie lombardy i banki, no one jak ktoś przyjeżdża, no to ma taki właśnie szokujący wizerunek naszych Siemianowic i przypuszczam, że wiele osób chociażby z Bytkowa rzadko bywa po prostu w centrum, no bo gdzież on nie tam... Nie musimy. No właśnie, bo gdzież on tam i co też będzie po prostu w tym centrum robił. Więc mój pomysł jest taki, no to oddajmy tak te lokale za symboliczną złotówkę, to pozyskajmy właśnie inwestorów, którzy będą chcieli te kamienice no właśnie remontować w zamian no właśnie za jakieś różnego rodzaju preferencje. No ale też mamy na to po prostu różnego rodzaju środki. No każde miasto, no takie pogórnicze, pochutnicze, ma tego typu wyzwania, ale widać, że sobie jakoś radzą, tak? Są dzisiaj modne te strefy, chociażby Fabryka Życia w Dąbrowie Górniczej, więc myślę, że środki, zwłaszcza te, które są teraz będą dedykowane dla samorządów, są właśnie na ten cel, zwłaszcza w miastach właśnie, które są z tymi miastami o specjalnych potrzebach. No tak, ale może to jest jedna kwestia skali, bo takie Zabrze poradziło sobie znakomicie w tym przekształcaniu z miasta węgla i stali, poszło w turystykę poprzemysłową. Tak. Siemianowice mają umiarkowane możliwości takich aktywności, takich działań, takich przekształceń. Chociaż w ogóle to dziwne miasto. Mamy tu pole golfowe, tak. Mamy tu stadion do gry w hokeja na trawie. Zgadza się. Za to nie mamy tu możliwości realizowania nieco bardziej takich przyjemnych potrzeb. No tak, dlatego że nikt też moim zdaniem nie rozmawia z mieszkańcami. Bo tak jak powiedziałam, każda dzielnica jest specyficzna i należałoby spotykać się po prostu z mieszkańcami, jakie są ich potrzeby i co należy zrobić. I ja zawsze mówię, nie gniewajmy się na to, że nasi mieszkańcy w dużej mierze chociażby pracują w Katowicach, ale oni tutaj mają tą, bym powiedziała, aktywność życiową, chociażby nawet tą weekendową i dla nich możemy być alternatywą takiego parku wojewódzkiego czy innych, jak to mówiąc, atrakcji. I sądzę, że też jeżeli chodzi o zakłady no właśnie zbrojeniowe czy inne powstające w strefie gospodarczej, to taki chociażby przykład, kiedy byłam w poprzedniej kadencji wiceprezydentem, jedną ze szkół miałam zamykać, tak, ponieważ no, jeśli chodzi o i jakość kształcenia, ale przede wszystkim frekwencja była bardzo niska. No i wystarczyło się zwrócić do fabryki Adient, która przejęła, można powiedzieć, takim patronatem. Wystarczyły małe stypendia plus praktyki i nagle ta młodzież z takich trochę trudniejszych dzielnic zobaczyła, że ma perspektywę, że będzie miała pracę, będzie miała zawód i nie będą musieli koniecznie powielać tych stereotypów własnych rodziców, nie pracując nigdzie. A gdyby to miała być kadencja Anny Zasady-Chorab, to jaka będzie? No to ona będzie dla ludzi i z ludźmi. Ale to jest banał, który słyszę tak, od każdego samorządowca, sorry. Tak, to będzie taka kadencja, w której będziemy dbać o każdego przede wszystkim mieszkańca, gdzie będziemy starać się, aby te Siemianowice Śląskie, no właśnie, żeby móc się nimi pochwalić, żeby być dumnym z tego, że w Siemianowicach Śląskich mieszkam. Tutaj jeśli mamy starzenie się, to ja zaczęłam tak, pozyskiwanie funduszy chociażby na kluby seniora. No dzisiaj to jest po prostu potrzeba, wręcz powiedziała must have, że w każdej dzielnicy musi być po prostu taki klub seniora. To też muszą być różnego rodzaju programy
dedykowane dla mieszkańców. To nie może być tak właśnie, no bo jeśli ten młody człowiek ma tutaj mieszkać i tutaj ma skorzystać z naszej różnej oferty, to on musi w tej ofercie mieć dostęp do żłobka, właśnie do przedszkola, do dobrej szkoły. Znaczy myślę, że dla samorządów to ważne jest to, żeby ten mieszkaniec tu pieniądze wydawał. Tak, i to właśnie jeżeli chodzi o usługi, o handel, czyli właśnie ta drobna przedsiębiorczość i w ogóle przedsiębiorców trzeba wspierać i zachęcać różnego rodzaju możliwościami rozwoju. Jeśli się stworzy właśnie, że spędzają wolny czas i są te parki, to przy tych parkach musi też być i mała chociażby gastronomia czy inne usługi, bo wtedy on nie będzie tylko na pół godziny, tylko zostanie sobie na całe popołudnie czy do południa. To jest w ogóle taki urastający do bardzo ważnego aspekt życia lokalnych społeczności, rekreacja. Oni coraz bardziej stawiają na to. Oni chcą mieć w swoim mieście możliwość dobrego, jakościowego wypoczynku, nie tylko spacerowania po parku. Tak, i tutaj myślę, że należy popatrzeć chociażby na właśnie ten sport. Jakiś potencjał jest, no ale musimy zainwestować właśnie w hale sportowe, bo widzimy, że wiele osób chętnie by skorzystało po południu, tak, właśnie ćwicząc swoją ulubioną dyscyplinę sportu. A taka ciekawostka, bo wiadomo, że mam syna akurat koszykarza, to chyba jedyne miasto, w którym w ogóle nie ma koszy na halach sportowych. Tak? Ale są dwa baseny. Są dwa baseny. No, oczywiście ten basen, tak zwana stara Badyhala, tak, która została wyremontowana, kultowa, jest świetna. No, oczywiście na Mosi, że nasz basen też się cieszy powodzeniem, ale też wymaga, już nie ukrywajmy, akurat remontu, tak, dlatego że ludzie przyjdą tam, gdzie jest coś nowoczesnego, fajnego i z dobrą infrastrukturą. Akurat przy basenie, no właśnie, drobny przedsiębiorca otworzył sobie świetny taki, można powiedzieć, bar Miszung, którego chętnie tam korzystają i później po tym basenie zostają i te kilka, jak to mówiąc, chwil miłych spędzą. Gdzie mają się Siemianowicanie spotykać? Bo Siemianowice nie są miastem, które mają klasyczny rynek. Czy to w ogóle rynek tak, to przestaje mieć swą funkcję, bo to galerie handlowe stają się rynkami powolutku, ale nie ma rynku poza bydgoskim ryneczkiem. Co im może miasto zaproponować? Gdzie jest takie miejsce, gdzie mogą się wszyscy spotkać, jakoś integrować? No, najczęściej spotykają się właśnie nasi mieszkańcy w tych swoich właśnie dzielnicach, bo nie mają za bardzo alternatywy. Czasami jest to oczywiście na przykład Rzęsa, idąc sobie na spacer, ponieważ no, miłe i sympatyczne, jak to mówiąc, tereny. Natomiast takiego miejsca spotkań, bo to historycznie zawsze było, miejscem spotkań był targ. My też oczywiście mamy to targowisko kultowe, właśnie dzisiaj w piątek i we wtorki. I moja koncepcja, czy mój pomysł, to jest targowisko, no właśnie, całoroczne, zadaszone, tak jak jest w innych dużych miastach, bo Katowice też takiego miejsca nie mają. I jeżeli byśmy stworzyli, akurat jest świetny tam teren, z taką możliwością nie tylko ekologicznego handlu, bo wówczas możemy pozyskać na to środki, ale także i gastronomią, i tą częścią rozrywkową, no właśnie, zwłaszcza dla młodzieży po południu wieczorną, to powstaje w wielu właśnie takich pofabrycznych, industrialnych miejscach, to ja myślę, że przy Hucie właśnie bardzo blisko Katowic mogłoby się stać takim miejscem kultowym, tak gdzieś jak porcelana dzisiaj, ale taka właśnie dostępna dla mieszkańców całego województwa. Co tu się porobiło w tym mieście? Bo 5 lat temu, no z ogonkiem niestety, na kadencję, 5 lat temu jego obecny gospodarz pozamiatał całe podwórko i nie było o czym dyskutować, a w tym sezonie zapowiada się druga tura. Co się stało? To tak wydaje się nam wszystkim, że pan prezydent zapragnął być politykiem dużego formatu. No, nie jest zła ambicja. Absolutnie. Tylko czasami trudno to pogodzić, dlatego że pan prezydent dosyć dużo zaczął bywać w całej Polsce, ale najmniej w Siemianowicach. Więc jako właśnie radna trzeciej kadencji, no to prawie 2 lata prezydenta tutaj rzadko było widać i słychać. W związku z tym, dlatego nas tak wiele osób, no bo to są aż 4 osoby z samej Rady Miasta, na 23 radnych wystartowało z taką chęcią, że może czas na zmianę. To jest też rekordowa liczba, bo jest 8 kontrkandydatów.
więc faktycznie dosyć dużo. Natomiast w poprzedniej kadencji, no, jako też wiceprezydent, miałam obiecane przez pana prezydenta, że będziemy kontynuować bez zmian, no ale później wszystko pozmieniał, tak? Dlatego, że no, wymagał ode mnie, jak to mówiąc, politycznego albo przejścia do innego właściwego dla niego wówczas ugrupowania, bądź bycia apolityczną. Dlatego też sama zrezygnowałam z tej funkcji. Gdyby się okazało, że ten finalny bój, druga tura, to będzie twoje starcie z panem prezydentem, to o czyje głosy tu powalczysz i jak? Ja powalczę o głosy oczywiście kobiet, młodzieży, seniorów, wszystkich mieszkańców, każdego. Ja ich wielu znam i myślę, że przez te kilkanaście lat ja pokazałam, kim jestem, co robię i co mogę im zaoferować. Więc to nie jest taka kampania, że ja teraz jak królik z kapelusza wyskoczyłam tak i będę komuś coś obiecywać. Bo ja po prostu swoją pracą przez 27 lat pokazałam, że do każdej instytucji, do której przychodzę, to mam dosyć duże sukcesy. No i po tej kadencji, gdyby ona była rzeczywiście kadencją Anny Zasady Horab, jakie będą się mianowicie? Co się tu najbardziej wyrazicie zmieni? Do czego się ta obietnica sprowadza? Przede wszystkim do tego, że mieszkańcy będą wiedzieć, że ja nie będę mieszać właśnie tych spraw kościelnych do... Nie zabierzesz miasta Matce Boskiej? Na pewno nie. Na pewno i nie będą obiektem memów, filmików, bo dzisiaj chyba to jest największy problem, dlaczego dzisiaj mieszkańcy mówią Rafałowi nie. Bo się po prostu wstydzą, a Ślązacy nie lubią się po prostu wstydzić, że mieszkają w Siemianowicach. I to mogę obiecać na pewno, tak, że przywrócę normalność. To, co się zmieni, to na pewno to, że będzie duży rozwój, że nie będzie białych plam, że powstaną w końcu takie instytucje, które odpowiadają na realne potrzeby, a nie dziesiątki różnych placów zabaw, które oczywiście są potrzebne, ale później trzeba je remontować i wiele z nich dzisiaj jest w takim, a nie innym stanie, więc niebezpiecznie tam w ogóle dziecko wysłać. I dlatego też w Siemianowicach na pewno potrzebne jest mieszkańcom, tak jak powiedziałam, ponieważ wielu z nich jest zwyczajnie biednych, tak? Czyli trzeba im zapewnić różne możliwości alternatywy, chociażby pracy. Niekoniecznie odwiedzenia lombardu. Niekoniecznie lombardu. I myślę, że tutaj trzeba z tymi lokalnymi właśnie też zakładami, które może będą chciały właśnie tutaj zainwestować, no, żeby była możliwość zatrudniania naszych mieszkańców. Tak jak właśnie chociażby przykład tego Adientu. Anna Zasada-Horab z taką powieścią o naszych Siemianowicach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.